Witajcie. Jak u Was przygotowania do świąt? Jak widzicie, u mnie wszystko jest już prawie gotowe. Lubię, kiedy jest wszystko gotowe, bo przygotowań wcześniej jest prawdziwa cała masa, a tego już nie lubię. Cieszę się więc, że znaleźliście chwilę, by wyświetlić ten film. Mam dla Was istotną informację. Ten program przez całą długość będzie przyjazny i elegancki, więc jeśli Waszych dzieci jeszcze nie ma przed monitorami, to spokojnie możecie je zaprosić. Na tym polegają święta, aby się jednoczyć i razem spędzać czas. A dla dzieci też będzie ciekawa pozycja, bo usłyszycie tu opowiadanie o wieczorze wigilijnym. Ale nie tym z Betlejem, bo o tym mogą opowiedzieć dziadkowie, rodzice, zakonnice. Ja zadeklamuję Wam utwór odczytywany tradycyjnie w niektórych anglosaskich domach przez głowę rodziny. Noc wigilijna, Clementa Moora. Ale po kolei. Na początku musicie zwrócić uwagę na ważny aspekt techniczny, bo o tym programie marzyłem od dawna i miałem problem z ważną rzeczą. Chciałem, żeby był przepleciony pięknymi kolędami, jakich chyba nie znacie. Jak tu jednak zamieścić utwory, aby nie naruszać czyichś praw autorskich? Wymyśliłem. Ten program przygotowałem jako playlistę, co oznacza, że w Waszych ekranach powinna wyświetlać się lista poszczególnych części programów na czarnym tle. Poszczególne części będą oddzielone obcymi filmami. To właśnie te kolędy. Filmy będą przełączać się samoistnie, więc Wam, drodzy widzowie, pozostaje jedynie zasiąść wygodnie przed ekranami i cieszyć się programem. Wracam po krótkiej przerwie. Zostańcie. Gwiazdka z dyletantem. Przypominam, aby film obejrzeć na playliście, wówczas kolejne jego części będą się wczytywały samoczynnie. Jeżeli oglądasz poza playlistą, kliknij pierwszy link w opisie.